za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma morzami, bo to tak dawno już było, że tu muszę jakby baśń pewną opowiedzieć. To był przepiękny czas, to było coś, coś najlepszego, coś, co mogło mi się wydarzyć. Tak to dzisiaj wspominam i tych wspomnień czar często mnie nawiedza. Kazia Gożga, który był inicjatorem tego wszystkiego, tak naprawdę to on jest ojcem tego zespołu, tak zdecydowanie, to była osobowość niezwykła. On wchodził i wszystkich kupował natychmiast, samym faktem, że był. Kaziu, jak odszedł, przyszedł jako kierownik artystyczny do Domu Kultury pan Radzik. Dzień dobry Państwu. Zanim doszło do tytułu, że tak powiem, Świerczkowiacy, to wcześniej stało się coś, co w historii Domu Kultury było rzeczą dosyć dziwną. Otóż istniał zespół taneczny swoją drogą, pięknie tańczący, w którym obecna pani Hazuka nadal przecież prowadzi Świerczkowiaków, a wcześniej jeszcze była pani Stanisława Minicz. To była osoba, która rzeczywiście wtedy prowadziła zespół taneczny. Potem musimy wspomnieć o wspaniałej kapeli ludowej kapeli, w której grał Dolek Wiśniewski. Piękna postać historyczna, nie wiem, czy to wiecie o tym, moi drodzy, że to był żołnierz wyklęty. Tam już był zespół, taka ludowa jakby orkiestra, był zespół, mniejsza kapela. Była ta stara kapela Świerczkowiaków jeszcze z Chodurem, z panem Wiśniowskim. Świetna kapela, to naprawdę byli kapitalni ludzie. Tu mamy właśnie tą typowy skład kapeli. Pyrmista pan Kotlarz, na sekundzie Świerczkowiak Adolf Wiśniewski, na klarnecie C, typowym dla kapeli krakowskiej, Władziu Kokoszka, no i na trąbce Marian Chodur i na kontrabasie niezapomniany pan Wiktor Hojda. No i jako pierwsza solistka, to znaczy nie pierwsza, była Kazia Kulpa. Gdy przyszedłem do Świerczkowiaków, to miałem to szczęście i okazję, że działała jeszcze kapela w pierwszym składzie. Ponieważ nie siedziałem w tego rodzaju muzyce, miałem okazję nauczenia się pewnych rzeczy folklorystycznych od właśnie tego składu kapeli. Kapela Świerczkowiaków to trzon całego zespołu, od którego wszystko wzięło swój początek. W programie nie tylko akompaniuje ona solistom czy chórowi, nie tylko przygrywa do tańca, ale również sama śpiewa. Oto w ich wykonaniu piosenka pod tytułem 20 żon. Wziąłem ci ją cztery baby, pierwszą, drugą do zabawy, trzecią, czwartą do sprzątania, piątą, szóstą do śpiewania. Jesteśmy w lokalu, w cudzysłowie, tak zwanego starego kasyna. Tutaj żyli się między innymi Świerczkowiacy, bo próby odbywały się
na dole, w cudzysłowie, zresztą tam będziemy za chwilę. I w przerwie, 20-minutowa zawsze była przerwa w zajęciach, po śpiewie, przed baletem, przychodzili tu coś zjeść, coś się napić. No, oczywiście kusiły napoje wyskokowe, ale reżim był duży i oni to szanowali. Jak tak wspominałem, padali na piwo, na jakąś herbatę, kawę, wracaliśmy na próbę na solidne 2 lub 2,5 godziny tańca. Zajęcia taneczne odbywały się w tamtej sali. Znajdujemy się w sali, o której przed momentem wspominaliśmy, gdzie odbywały się zajęcia taneczne. Wszelkie, a przede wszystkim opanowana sala była przez Świerczkowiaków. To była ta grupa, która najwięcej potrzebowała spędzić czasu w takiej dużej sali. Znakomita sala, wysoka, co niebagatelne jest, bo jest dużo tlenu. Prawie że w kwadracie, znakomita do układów, tu się wszystko przygotowywało. Tu były zajęcia techniczne, to była klasyka, tutaj się w końcu robiło układy suit. Natomiast co ciekawe, tu mamy ścianę, ale tej ściany nie było. Na tej wysokości zaczynała się estrada, tu była scena po prostu. Tu były takie krótkie schodki, scena i na tej scenie właśnie zanim ja tu przyjechałem, urzędował Osecek. Tu powstały takie programy jak Krakusowa Góra, U naszych sąsiadów. Tu powstała pierwsza suita, która wychodziła poza region Krakowiaków, sorry, czy Krakowa w ogóle. Mianowicie tańce i śpiewy rzeszowskie. Tutaj powstały tańce i śpiewy kurpiowskie. Wszystko reżyserowała i holografem była pani Bożena Niżańska. Na górze, piętro wyżej, odbywały się zajęcia wokalne. Tam się w sali takiej specjalnej, niższej trochę od tej, dobrej, też takiej kameralnej, robiło się programy wokalne. Tam również swoją siedzibę miała Zakładowa Orkiestra Delta. Dyrektor Opałko oraz doktor Nagurzański wywołali w rozmowach temat z Kaskiem, że popatrz Kaziu, tu masz, bo oni byli, to też mogę powiedzieć, byli na ty. Popatrz Kaziu, tu masz tyle tych kapel różnych, tych zespołów różnych, jakbyś z tego coś zrobił, szczególnie, że widzieliśmy Mazowsze, jakie jest piękne. I wtedy ta myśl, ona zaświeciła. I Kaziu Ożga chyba wpadł na pomysł, żeby zrobić taki program duży, estradowo-taneczny, trochę ludowy. I pierwszy jego pomysł to było według Janiny Porazińskiej zrobić weselisko. W tym weselisku brał udział cały zespół instrumentalny, ta kapela, zespół taneczny, który prowadziła pani Minicz i trzeba było jeszcze jakąś grupę wokalną. No więc przy kapeli zamiast Zosi Boryczko śpiewała pierwsza Kasia Kulpa. Zofia Boryczko dała się poznać wcześniej jako laureatka ogólnopolskiego przeglądu piosenkarzy we Wrocławiu, a potem już pod nazwiskiem Lechowicz, również jako pieśniarka ludowa. Kazek, żeby przećwiczyć, zanim stworzy ten zespół, napisał przedstawienie, które nazywało się Weselisko, w którym to przedstawieniu i ja brałem udział i nawet pamiętam, co śpiewałem. Hej, piwecko, piwecko, złociusiejkie, złotecko. Hej, gorzołka, gorzołka, zakręci się wąpołka. Hej, gorzołka.
Oczywiście on jakiś zamysł miał, jak co po kolei idzie. No więc on to wszystko zorganizował i to cieszyło się powodzeniem, bo było coś nowego. Kapela ze swoimi piosenkami, Frania Polek ze swoimi monologami, dialog Dudka z Franią, czy później Kotaś z tym. No przefajne rzeczy były, ciekawe to, proszę pana, jak się zorganizowało występ w auli, no to trzeba było zorganizować drugi, trzeci, bo ludzie tego chcieli, to chcieli oglądać. W kronice Domu Kultury na jednej z pierwszych kart dotyczących świerczkowiaków umieszczono fotografię i podpis informujący o tym, że obok Kazimierza Ożgi założycielem zespołu był Jerzy Szawica. Na kolejnych kartach znajdują się wycinki, z których wynika, że już po pierwszym widowisku postawionym przez Ożgę zespół trafił na łamy prasy. On był właściwie inicjatorem i twórcą programu. Sobie wymyślił, bo jak się człowiek śmieje, to się dobrze dzieje. Prawda? I w porozumieniu z panią Minczową, ale to on cały scenariusz pisał, on dobierał muzykę, no i oczywiście trzeba to było okrasić tańcami i tu już była rola pani Stanisławy. No ja dostawałam prymkę, siadałam do fortepianu i grałam. I pamiętam, że pracowałam, jak się człowiek śmieje, to się dobrze dzieje i jeszcze był drugi program Świeć Miesiączku. Fragmentem jednego z tych dwóch programów zespół wyjechał do telewizji. Pamiętam, że siedziałam w tym studiu, tak gdzieś tam w kulisach i obserwowałam, jak to nagranie się odbywa. To nie nagranie, bo to szło wprost. No więc było to chwileczkę, tym niemniej było to takie jakby pierwsze wyjście na szerokie wody i na daleki świat. Myślę sobie tak o tych dwóch programach. To były już pełnospektaklowe, ogromne programy i zdarzyła się rzecz, która nie wszystkim się może wydarzyć, ale Mazowsze przyjechało do Tarnowa i występowało w Tarnowie. Świerczkowiacy zaprosili Mazowsze na swój występ, który specjalnie zrobili dla Mazowsza. Mira Zimińska, jak zobaczyła, to mogę powiedzieć prosto, za nie mówiła. Złożyła propozycję Kaskowi, aby przeniósł się do Mazowsza, bo wtedy już Sygietyńskiego nie było. I ona mu złożyła propozycję, ażeby się zostawił to, żeby przeniósł się do Mazowsza, bo wie, że to jest ten człowiek, który mógłby tam. Oczywiście Kazek z tego nie skorzystał, bo tu miał swoich świerczkowiaków, swoich Oseski i tak dalej, tu było jego życie, poza tym on to stworzył, więc to w ten sposób zafunkcjonowało. Tak się złożyło, że pierwszy wyjazd świerczkowiaków, chyba do Czechosłowacji mieli wtedy jechać, no jest oczywiście atrakcja ogromna, kto pojedzie, ile par, przygotowania, wszystko dobrze. No i już lista prawie zamknięta. Okazuje się, że na liście wyjazdowej nie ma pani choreograf, pani Stanisławy Minicz, bo nie ma miejsca. Proszę sobie wyobrazić. Było miejsce dla różnego rodzaju dyrektorów administracyjnych zakładów azotowych. Szczegółów nie pamiętam ani nazwisk. Pamiętam to jedno nazwisko, którego nie było. A mianowicie pani, no w końcu twórca programów też, prawda? Nie było miejsca. I wtedy pani Stasia powiedziała, no jak nie, to nie. To basta. I poprosiła o zwolnienie, że odchodzi. A ponieważ przyjaźniłyśmy się, to ja mówię, Stasia, jak ty, to ja też. No i też odeszłam. Kaziu Polskę opuścił, wyjechał do Norwegii, stąd zwolniło się stanowisko. Na razie instruktora artystycznego, 3 miesiące później dostałem nominację na kierownika artystycznego Domu Kultury, jednocześnie będąc kierownikiem artystycznym zespołu pieśni i tańca i kierownikiem muzycznym kapeli. Przyszedł nowy kierownik artystyczny, pan Andrzej Radzik, wspaniały człowiek zresztą. I przyszła pani choreograf Bożena Niżańska i pracowaliśmy nad nowym programem. Pierwszy program, który postawiliśmy z panią Bożeną Niżańską i z panem Mieczysławem Stachem, to był z Flizakami Wisłą do Bałtyku. Był to po prostu cały przegląd
regionów naszych, bo wypływaliśmy z gór, od górali, a kończyliśmy na Kaszubach, na morzu. Z Mazowsza, ponieważ był kontakt z zespołem Mazowsza, dobra współpraca, przecież sprowadzaliśmy zespół pieśni tańca Mazowsze. Juciu Seremet załatwił, że stroje dostaliśmy od Mazowsza. I tak dostaliśmy piękne stroje łowickie, prawda? Opoczyńskie. I dlatego powstał program z wisiakami do Bałtyku. W pierwszej dekadzie istnienia świerczkowiacy zdobywali uznanie i laury nie tylko w Polsce, ale między innymi na Węgrzech, Czechosłowacji i bułgarskim Haskowie. W 1972 roku w zespole zjawił się profesor Zbigniew Pieńkowski, znany z prowadzenia bardzo dobrego krakowskiego zespołu Krakowiacy. Opracowania muzyczne robił Ludwik Wiśniowski, ja jeszcze terminowałem. I tu powstał duży program krakowski z pomysłu właśnie profesora Zbigniewa Pieńkowskiego od Tarnowa do Krakowa. Jak już pan Pieńkowski zrobił swoje te suitki, no to później już trzeba zmienić coś nowego, prawda? No więc pomysły były różne, no. Dzięki Radzikowi, który miał znajomości, znał Kraków, znał tamtych twórców z Krakowa, tak, pan Wiśniewski, dogadał się z panem Kocyłowskim i przecież przyjechał i też w przeciągu tygodnia ustawił program. Bo to jest zawsze ktoś nowy, kto przychodzi, to ma inną, cudzysłów, wizję swojej pracy. Ale bywałam tutaj i tak przypominam, jak robili, pan Kocyłowski z Krakowa robił im tutaj program Lachy Sądeckie. Znakomita, świetna pozycja, którą do dzisiaj tańczą, to już nie wiem, chyba wnet będzie 40 lat, jak to tańczą. I myślę, że wartością zespołu było też to, że mieli taki różnorodny ten program. Udało się pozyskać szefostwu fabryki i domu kultury znakomitą choreograf, która mieszkała w Tarnowie na placu Kazimierza, pani Wanda Zach. Było tutaj wielu choreografów, którzy każdy trochę w swoim stylu prowadził ten zespół i to nie było najlepsze, ale w momencie, kiedy przyszła pani Zachowa, to się wszystko uspokoiło, unormowało. Ona tu była nie wiem ile lat, ale też długo i narzuciła temu zespołowi od strony tanecznej swój styl, taką elegancję, taką... Sama to była osoba bardzo kulturalna, bardzo taka miła, uprzejma. Nie zawsze mogła tak może stanąć i z nimi zatańczyć, ale stanęła obok fortepianu, wszystko wyliczyła, wszystko pokazała. Na dobrym tancerzu były efekty. Zespół jeździł po świecie, zdobywali różnego rodzaju nagrody i było świetnie. W latach 70. zespół, podkreślmy, amatorski, z powodzeniem występował m.in. w Czechosłowacji, w tamtejszej Żilinie oraz na ciofowskich festiwalach w Europie Zachodniej. W Holandii zdobył srebrną plakietkę, a z belgijskiego Schoten przywiózł nagrodę za najlepszy program zagraniczny. Kimś bardzo ważnym dla tego zespołu był, no niestety nie żyje już i odszedł nam 2-3 tygodnie przed jubileuszem 50-lecia, pan Eugeniusz Sitko. Człowiek folkloru od urodzenia, znakomita osoba. Tak jak on potrafił nauczyć śpiewać, to nie potrafił nauczyć śpiewać nikt. Oni go wszyscy ogromnie szanowali, bardzo go lubili i ten zespół śpiewa fantastycznie, co niejednokrotnie jest podkreślane właśnie przy jak odbieramy program. A ponieważ sporo tych ludzi tutaj już tańczy i śpiewa, nie wiem, 20-30 lat, więc to, co Eugeniu nauczył, to wciąż tam siedzi, a poza tym jest Marta Ciochoń, która kontynuuje to. Znakomitym też jest akompaniatorem Jurek Bardel. Jak on potrafi mi podegrać na próbach, to wszystko jest od razu prostsze, łatwiejsze. I mamy też szczęście do pań, które się zajmują strojami. Po prostu mamy szczęście. Ania Bandyk, pięknie to wszystko jest zrobione. Guziczki doprane, dohaftowane. A ludzie w zespole też pomagają jak trzeba. Są świetni. My
myśmy byli sponsorowani przez Zakłady Azotowe. To był zespół, który działał w Domu Kultury Zakładów Azotowych w tak zwanym starym kasynie. To była dla nas rozrywka, to była dla nas praca, ale równocześnie to była pasja. Ja przy zespole, jak przy każdym innym, wyjazdy, niewyjazdy, organizacyjne sprawy były na mojej głowie, zaopatrzenie, na próbie, żeby mieli się co napić, żeby mieli baletki, żeby mieli trykoty, no więc Józio Seremet to wszystko załatwiał, a to trzeba było wydać, nie wydać. Ludzie dojeżdżali autobusami, więc trzeba im było bileciki dawać na przejazdy, no bo żeby, mimo że swój czas na to poświęcali, to jeszcze finansowo musieli do tego dokładać. Franciszek Klich był właściwie człowiekiem orkiestrą. Był szefem technicznym, menedżerem, konferansjerem, a gdy trzeba było, artystą scenicznym występującym obok żony Barbary. W Domu Kultury prawie mieszkał. Myśmy się tam spotykali, spędzaliśmy tam bardzo dużo czasu, nie tylko w te dni, kiedy były próby, ale po prostu tam było nasze życie towarzyskie, nasze życie, można powiedzieć, nawet rodzinne, bo w zespole zawiązało się dużo znajomości, powstało kilka małżeństw i no, myśmy się tutaj spotykali prawie codziennie. Rotacja w zespołach była dość duża, prawda? Dziewczyny odchodziły, chłopcy odchodzili, prawda? Różnie to bywało, więc trzeba było nowe grupy. Za pani Drzeńskiej pamiętam z Andrzejem Radzikiem po rozmowach z dyrekcją Technikum Chemicznego. Chodziliśmy do klas, mimo że ogólnie wywieszaliśmy i afisze, i ogłoszenia różne o naborze do zespołu, to sami osobiście chodzili do szkół i stamtąd przyszły znakomite dziewczyny. Potem były najładniejsze w zespole i pięknie tańczyły. Po próbie w koncertu rozpoczynającego festiwal Opolu fotoreporterzy robili zdjęcia. No i właśnie jednym z czasopism w Nowej Wsi gazecie jest ja z Grześkowiakiem. Za to zdjęcie to później dostałam ogromną reprymendę od naszej pani choreograf, bo chusta, którą miałam na głowę, była przypięta dwoma wsówkami i tak była przypięta, że te spinki było widać, a tego nie powinno być. To taki szczegół, który obrazuje, jaką perfekcjonistką w każdym calu była pani Niżańska. W środku jest Marian Kwapniewski, rodowity mościczanin. To był najstarszy członek zespołu. Marian bardzo długo tańczył. Jego brat też był w zespole i siostra Halina też. Tak, ten zespół jest rodzinny bardzo. Może o tym nie wiadomo powszechnie, ale rzeczywiście tutaj tworzyły się związki małżeńskie i tworzą się nadal. To jest naprawdę wiele par, nie wiem, czy nie kilkadziesiąt, jakby to policzyć. Te pary mają swoje dzieci, te dzieci tutaj tańczą. Rzeczywiście tańczą tutaj klany rodzinne i to przez wiele, wiele lat zdarza się, że ojciec z córką. To tak działa, że w tej chwili nawet jeśli ci ludzie rozjechali się po świecie, bo są, nie wiem, w Australii, w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, w bardzo różnych miejscach świata, wciąż utrzymują ze sobą kontakty. Jeśli przyjeżdżają tu na święta, zawsze przychodzą na próbę. Zawsze tworzy się taka atmosfera rodzinna, wspomnieniowa. Ci ludzie utrzymują z sobą kontakty na co dzień, odwiedzają się nawzajem. To jest bardzo mocne. Kiedyś robiliśmy jakiś duży program, zależało nam na tym bardzo, bo też chcieliśmy wygrywać, pokazywać się i tak mówię do nich, a w trochę inny sposób pracowałam. Dla mnie ważniejsze były, na przykład jest przyśpiewka. Dla mnie to jest mini scenariusz, no bo chłopak śpiewa do dziewczyny. Ja mówię, ludzie, no jak stoisz dziewczyną, śpiewasz o tym chłopaku, co tak kochasz i patrzysz przed siebie, nie wiem, do pana w trzecim rzędzie, to wszystko jakby, nie do końca jest tak. Wy musicie mieć choć trochę tego kontaktu ze sobą, bo tylko wtedy to będzie prawda, będzie żywe. Pomalutki, najpierw mi powiedzieli tak, ale pani wieś, niech pani patrzy, ja tak stanę, śpiewam, jak ja głupie wtedy wyglądam. Ja mówię, dziecko, ty nie masz wyglądać, ty wyglądasz jak wyglądasz. Ty masz być artystką, która coś chce przekazać. Pamiętam
taki jeden występ, gdzie był taki tekst, bo to w duecie było śpiewane, gdzie był taki tekst, ona, czyli solistka, miała tekst Skąd jedziesz? Solista odpowiadał z Łąk. Solistka natomiast znowu zapytywała, co wieziesz, a on odpowiadał Drąg. I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wyszli soliści, solistka śpiewa Skąd jedziesz, a on zapomniał tekstu i zrobił tylko Co wieziesz, a później to już poleciało, bo sobie przypomniał. Przyjechaliśmy na koncert do Krakowa wspólnie z siostrzanym zespołem z Nowej Huty. No więc nie będziemy podwójnych pulpitów ani instrumentów brać, no kontrabas jeden wystarczy i tak dogadamy się. Fajno. No i Krzysiek Kraszyk, jak zwykle dowcipniś, taki tekst daje, lekki. Mówi, panie kolego, mówię, a w jakim pan stroju gra na tym kontrabasie? A on, no jak to mówi, no we wschodniokrakowskim. Ja wszyscy parsnęli, bo chodziło o herce 441. Znalazłem ulicę, znalazłem domu, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Takim jednym z ważnych, który mi utkwił w pamięci szczegółem, to jest występ na otwarcie festiwalu w Opolu w 1968 roku. Wtedy my jako zespół pieśni i tańca zostaliśmy zaproszeni i myśmy otwierali ten, dawaliśmy krótki program, który był po prostu otwarciem tego festiwalu. No w tym też czasie, w którym ja była, no to wiecie państwo, w ciągu 5-6 lat być 4 razy za granicą w tych czasach, no to samo za siebie mówi. Więc byłam i na Węgrzech, byłam w Bułgarii, w Haskowo. Byłam w Halle Neustadt w NRD wczesnym, no a w 70 bodajże pierwszym roku byliśmy we Francji, w Perpignan i zahaczyliśmy też o Hiszpanię. To były ciekawe wyjazdy zagraniczne, bo no nie każdy mógł sobie pozwolić w latach 70 czy 80 jeszcze na jakieś takie wojaże, jakie odbywaliśmy ze zespołem Świeczkowiacy. Na festiwalach zagranicznych, tiofowskich i to właściwie w takich miejscach, gdzie no, nie było łatwo się przeciętnemu obywatelowi znaleźć. Wyjechaliśmy na takie długie tournée, no długie, 3 tygodnie, to zawsze było bardzo długie, na Festiwal de Verano do Salamanki. Oprócz tego codziennie zespół dawał koncerty w innej miejscowości prowincji, czyli Extremadury. Plasencia, Caceres, Badajoz, Salamanca i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że Plasencji wiedzieli, że dobrze by było, żeby zespół na czymś wyższym stał, ale nie mieli estrady. Więc wpadli na znakomity pomysł, że te paczki wszystkie, które mieli banany, poukładali, na tym położyli deski, no i ładne podwyższenie takie gdzieś było, ale w momencie, kiedy zespół zwroty robił, to pod spodem jeździło i z prostokątów robiły się romboidy. I tak zabawa trwała cały czas. Ludzie mieli dodatkową atrakcję. W Hiszpanii zespół gościł jeszcze kilkakrotnie. W 1982 roku zdobył w Barcelonie nagrodę premiera Katalonii za najlepszy program zagraniczny. W ostatnich 2 dekadach minionego wieku zespół, raz jeszcze podkreślmy, amatorski, odbył liczne podróże artystyczne, demonstrując swój profesjonalny poziom. Odwiedzał m.in. kilkakrotnie Francję, gdzie w 1993 roku podczas 47. Światowego Festiwalu w Dijon zdobył medal. Bywał na Węgrzech, w Afryce, gościł w Algierii oraz Libii. 2-krotnie uczestniczył w festiwalach w Holandii.
Z Rzymu natomiast przywiózł błogosławieństwo papieskie Jana Pawła II. Wyjeżdżaliśmy na jakieś tam przeglądy, no to albo wygrywali, albo tuż w czołówce, prawda? Na ważnym dla mnie było, na przykład był, w tym roku byliśmy tam, już w ubiegłym, to już dzisiaj 19, byliśmy w Żywcu. Tam jest takie międzynarodowe spotkania folklorystyczne, właściwie światowe, bo i Meksyk, i Kolumbia, i polskie zespoły, no dużo tych zespołów, 18. Nie dostaliśmy wprawdzie Grand Prix, ale bardzo uważam taką wartościową nagrodę. Nagród jest 6. Za właśnie wartość programu, a o to chyba chodzi, prawda? Za odgrzebanie już zapomnianych pieśni i melodii. I to było za nasze wesele, które robiliśmy ostatnio. Braliśmy udział w kilku przeglądach i z tą grupą dzieci najmłodszych, i z grupą młodzieżową. No i sobie jakoś się udawało te pierwsze, drugie miejsca zdobywać na przeglądach, więc myślę, że dzieciaki i młodzież mają satysfakcję olbrzymią. Myślę, że największym sukcesem tego zespołu to jest Grand Prix. Nie Grand Prix, tylko no, Gloria Artis, który dostaliśmy na 50-lecie Świerczkowiaków. To ważne bardzo odznaczenie. Andrzej też wtedy dostał, ja dostałam i nie ukrywam, że jest to dla mnie powód do satysfakcji i jestem usatysfakcjonowana. Przy okazji sukcesów artystycznych należy też docenić walory sztuki wokalnej zespołu, które zaowocowały wydawnictwami fonograficznymi. Jest taki piękny zwyczaj, właściwie każda próba się tym kończy taką piosenką Dobranocka Dobra. Wtedy, kiedy już jesteśmy potwornie zmęczeni, wszyscy już mają dość i śpieszą się do domu, to jest jeszcze moment zatrzymania. Wszyscy stoją w kole, patrzą na siebie i to jest rodzaj podziękowania sobie za próbę, podziękowania sobie za te relacje, które się wytworzyły. Śpiewa się tą pieśń, kołysankę z pięknym ukłonem na koniec. Śpiewa się ją trzymając za ręce. I ten zwyczaj od lat, myślę, że funkcjonuje cały czas, piękny. W historii zespołu zdarzały się też trudne okresy. Tak było na przykład na początku lat 70., ale również w latach późniejszych. Ułożyło się tak dość szczęśliwie, że na momencie, kiedy znalazłam się w Urzędzie Miasta i zajmowałam się kulturą, to też udawało się temu zespołowi trochę pomagać. To były słabe czasy fundacji Moślickiej, kiedy nie było pieniędzy, nie było też opieki nad tym zespołem specjalnie dobrej. Udawało się trochę ze strony miasta pomagać, wysyłać ich na festiwale, więc może i tu się przydałam troszeczkę. No a później los sprawił, że znalazłam się tutaj już jako dyrektor. Udało się ten budynek przebudować, a chyba zespół był w dużej mierze inspiracją do tego, żeby stworzyć odpowiednią przestrzeń dla tańca w ogóle w tej instytucji i postawić na taniec tutaj. Ostatni występ, jakim oglądałem teraz z okazji 55-lecia, a mi się rzeczywiście byłem pod wrażeniem, pod urokiem tego zespołu. Zespół jest nasz. Jeżeli my nie będziemy mieli tego wbitego do głowy, że zespół jest nasz, nie tylko tych, co mieszkają za Dunajcem w Ostrowie, ale tych, co w Mościcach i tych, co na Osiedlu Zielonym. Zespół jest nasz, mało tego nasz. Co najmniej powiatu jest nasz. Przecież my mieli tytuły, nie chwalimy się nimi, że byliśmy reprezentacyjnym zespołem pieśni i tańca. Jakbyśmy potrafili być województwa krakowskiego, lat temu sporo, bo w 69 roku, to dlaczego tego nie eksponować? Ten zespół ma wciąż jakąś niespożytą siłę. Pomysłowość im się ciągle chce, pomimo tego, że to są ludzie, którzy tańczą po 30 lat, albo nawet więcej. Mijają lata, mijają dekady, a wraz z nimi odchodzą w przeszłość kolejne okrągłe jubileusze. W stan estradowego spoczynku podążają kolejni członkowie zespołu. Przez te wszystkie lata pracowało w Świerczkowiakach setki osób. Tancerze i soliści, muzycy, choreografowie, kurmistrzowie
i korepetytorzy baletu. Doceniając rolę własnych wychowanków, w zespole od lat prowadzi się zajęcia z dziećmi i nastolatkami. Z dziećmi pracuje się super. Dzieci są fajne, dzieci są bardzo wdzięczne, dzieci są bardzo dobrym materiałem. Natomiast do takiego ćwiczenia sumiennego, starannego, to już są troszeczkę zmęczone. Ale jest super zobaczyć, że z dzieci, które na początku nie bardzo miały podskoczyć, po jakimś czasie nabierają tej elastyczności i zaczynają te kroki bardzo fajnie łapać i widać, że można już coś z tymi dzieciakami zrobić. I potem tak te dzieciaki rosną razem ze mną, stają się coraz większe, coraz starsze. Ja widzę, jak one się zmieniają, nie tylko w formie tanecznej, ale i w wyglądzie. I potem się nagle okazuje po 4-5 latach, że ja już nie mam przed sobą tego dziecka, tylko już mam chłopaka wysokiego, przystojnego albo super piękną dziewczynę. Bardzo bym chciała, żeby pomimo czasami trudności z naborem, z zachęceniem, żeby ten zespół jednak jeszcze podziałał te 50 lat. No, byłoby fajnie, jakby, tak jak to powiedziała jedna moja tancerka, a może bym kiedyś zrobiła sobie kurs, może też bym została instruktorem. Super, niech kształcą się i niech przyjdą po nas i niech kontynuują. Niech to trwa po prostu, bo uważam, że zespół jest świetny i byłaby wielka szkoda. Oni są przede wszystkim. I takie zespoły trwają, gdzie szanuje się ludzi, którzy tu przychodzą, że szanuje się ludzi, którzy swój czas, swoją pasję, swoją, nie wiem, miłość do folkloru chcą puścić dalej, a my im w tym tylko pomagamy. Nigdy nie mogę sobie powiedzieć, że to ja jestem najważniejszy w zespole. Nie. Najważniejsi są ludzie, z którymi przyszło mi pracować. Historia zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy to 55 lat kultywowania polskiego folkloru i prezentowania jego czar. Sukcesy Świerczkowiaków są efektem wytężonej pracy ponad 500 osób, których od początku wiodła pasja tworzenia rzeczy pięknych.